Dotyczą one przede wszystkim przejść dla pieszych. Po pierwsze, tutaj w rejonie zlokalizowanego po lewej stronie urzędu miejskiego mamy tymczasowe wyznaczone na żółto przejście dla pieszych, o właśnie w tym miejscu. Natomiast kilkanaście metrów dalej, w rejonie w okolicy dworca. Kolejowego, znowu nie ma przejścia dla pieszych. Ten znak przejścia dla pieszych, których widzimy, jest zakreślony. O, właśnie teraz to bardzo dobrze widać. I to przejście jest po prostu nieczynne jest ono na tą chwilę zastawione. Poza tym. No to co tutaj? Przede wszystkim jest tutaj węziel, jest tutaj dosyć wąsko, bowiem po lewej stronie mamy jakąś budowę. No i w związku z tą budową, tutaj jak widzimy, pracowników kierujących ruchem zdarza się tutaj, że tutaj kierują ruchem, że z przeciwnego kierunku wjeżdżają tutaj ciężarówki. Czyli ciężarówki do tej budowy bardzo często jadą tutaj pod prąd, od strony ulicy Kościuszki i Dworcowej.